historii, bo są sami swoi, więc ja nie będę pani poseł mówił na pani, bo jesteśmy na ty, więc ze Unią ja już się tak nagadałem, kochana, że mnie głowa boli, to ja pani powiem wszystko w gabinecie, nie wiem, pan przewodniczący? A, ma pan przewodniczący. Kochani, dziękujemy serdecznie pani poseł Ewie Kozaneckiej za to, że przyjechała, bo skoro jest z nami wtedy, kiedy pracujemy, kiedy załatwiamy, kiedy też mamy smutne dni, bo byliśmy razem na pogrzebie siedzącego Ottona, to jest również z nami wtedy, kiedy świętujemy. Wybraliście panie, wybraliście państwo, bo jeszcze jest jeden facet, czy dwóch, wybraliście państwo nową szefową Gminnej Rady Kobiet i Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Pani Emilka, pani poseł została szefową tej rady. Jest tam jedna pani wiceprzewodnicząca. Odeszła pani seniorka, jest chora, rozumiemy, w takim wieku absolutnie ma rację, że staje w domu. Pani poseł ma kwiaty, przekażemy, jeśli pani pozwoli, a to są chyba kwiaty dla pani przewodniczącej, więc pani poseł, bardzo proszę. Szanowni państwo, moi kochani, drodzy, państwo, przyjaciele, bo z wieloma osobami się znamy, współpracujemy, Emilką, burmistrzu, wszyscy państwo, radni, z kół gospodyń, dyrektorzy, no, nie chciałabym nikogo tutaj pominąć, panie przewodniczący. Wszyscy, media, wszyscy zaproszeni goście. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami. Ja dzisiaj mam troszeczkę szalony dzień, może opowiem od początku. Byłam w Pakości, tam ogłaszaliśmy rozstrzygnięcie programów takich społecznych, centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Mam nadzieję, że może kiedyś w Strzelnie takie centrum powstanie, bo już mówię dlaczego. Takie centrum opiekuńczo-mieszkalne wiąże się z tym, że pod swoimi skrzydłami skupia osoby niepełnosprawne. I tam ten program zapewnia 100% dofinansowanie na utworzenie i na utrzymanie tej placówki. Placówka może być dla osób niepełnosprawnych całodobowym pobytem, może być z dziennym pobytem, więc uważam, że to są same korzyści. I takie dwa centra opiekuńczo-mieszkalne powstaną. Jedno powstanie w Pakości, a drugie powstanie w Stępólnie Krajeńskim. I dzisiaj właśnie pan pełnomocnik Paweł Wdówik, pełnomocnik do spraw rządu, do spraw osób niepełnosprawnych, minister, był z nami. Miał to przyjechać do Strzelna, ale niestety takie smutne też okoliczności sprawiły, że no niestety z Inowrocławia teraz pojedzie do Warszawy, ale był z nami i ogłosiliśmy wspólnie te ważne wiadomości. To są prawie 6,5 miliona złotych na te centra opiekuńczo-mieszkalne, więc dosyć duże kwoty. No i tym samym pomagamy ludziom, którzy najbardziej potrzebują, którzy są właśnie z tymi ograniczeniami różnymi i w związku z tą swoją niepełnosprawnością potrzebują wsparcia, pomocy. Tam wykwalifikowana kadra, która będzie zatrudniona, będzie właśnie pomagać osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu takich najważniejszych funkcji życiowych. Będzie opieka zdrowotna, pielęgniarska, będzie opieka, która sprawi, że i te czynności ruchowe, koordynacja się poprawi. No i po prostu przede wszystkim godne, lepsze życie czeka takie osoby właśnie w takich centrach, więc z tego się bardzo cieszę, że również w tych aspektach pomagamy. No i stamtąd pojechaliśmy do Inowrocławia, tam jest konferencja dotycząca właśnie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. No a stamtąd jestem z wami. I się cieszę, że mogłam do was przyjechać. Do pani dyrektor Ewy Jaroszewskiej też zawitamy, do SDS-u. Będzie mi bardzo miło tam też gościć. No i jest mi miło być z państwem i pogratulować naszej kochanej Emilii wyboru, bo teraz ciążą na tobie duże, duże obowiązki i wyzwania w związku właśnie z tym, że objęłaś przewodnictwo pod tymi właśnie pięknymi paniami, panami, bo koła gospodyń są i panowie przecież, i panie. Także serdecznie gratuluję Emilko. Wierzę, że sprostasz, bo ty jesteś kobietą energiczną, przedsiębiorczą, dobrą. Przede wszystkim niech Pan Bóg Cię błogosławi, otacza opieką i siłami, zdrowiem. Wszystkiego, co najlepsze dla Ciebie, dla Twoich najbliższych i dla Was, Szanowni Państwo, bo przecież ten nowy rok no, niesie ze sobą życzenia i dla Was. Wszystkiego, co najlepsze. Oby Wam się darzyło w Waszych rodzinach. Niech opatrzność zawsze czuwa. Daje siły, zdrowie potrzebne do pokonywania wszelkich trudności, a myślę, że będziemy razem i damy radę. Poradzimy sobie ze wszystkim. Także szczęść Boże, Bóg zapłać za wszystko. Ksiądz Oton jest na widzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.